Witam Was wieczorem. Poczekamy, aż parę osób się pojawi. Mam takie pytanie do dwóch kandydatów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przed ciszą wyborczą. Czy jest najwyższą? Jeszcze jedno pytanie w kontekście przedwczorajszego artykułu prasowego, a zwłaszcza raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie pestycydów, chemikaliów, jeszcze innych rzeczy w warzywach i owocach. W kontekście odżywiania i żywienia w szpitalach, w których znajdują się polscy pacjenci, polskie dzieci, a zwłaszcza chciałbym Cię zapytać, ponieważ jeszcze nie przestudiowałem szczegółowo tego raportu Najwyższej Izby Kontroli, czy tam były kontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli, proszę Państwa, te ogóreczki, ziemniaczki, które są importowane przez grupy producenckie ziemniaka, ale są gospodarstwa też rolne, w których był właśnie pan Komorowski, był pan Kaczyński, był też pan Andrzej Duda, więc zachciałem się zapytać was dwóch, ponieważ całej tej kampanii waszej wyborczej w ogóle nie ma tak naprawdę żadnego poruszenia tematyki prozdrowotnej, a zwłaszcza w kontekście powagi polskiego rolnictwa i zdrowej produkcji żywności. Za komuny bardziej dbano o zdrowie polskich dzieci i Polaków, ponieważ w szpitalu była nawet norma szpitalna na ilość azotynów i azotanów w marchewce, ponieważ były stołówki w szpitalach. Dzisiaj, a mogę powiedzieć wprost, w wszystkich tych sklepikach szpitalnych można jak im możliwe do strucia polskiego konsumenta i polskiego pacjenta. No, w szpitalu też przecież człowiek jest jednocześnie konsumentem i pacjentem. Jak mamy, trzeba sobie odpowiedzieć wprost, mieć zdrowe społeczeństwo, a zwłaszcza leczyć mamy dzieciaki, skoro z drugiej strony, proszę Państwa, podajemy tym ludziom albo parówkę z azotynem sodu, nafaszerowaną fosforanami i cudami niewidami, a z drugiej strony pieczywo, które jest bardzo wątpliwej jakości, albo jest chlebopodobne, albo albo też na mące, która jest wyprodukowana ze zboża, które zostało zdesykowane glifosatem. Jeżeli marchewki, jeżeli jabłka, jeżeli owoce, to wszystko jest, proszę Państwa, pełne pestycydów, to ja się pytam pana Trzaskowskiego i zarówno pana Dudy, jednego i drugiego, jako kandydatów na prezydentów, co macie zamiar w tej sprawie zrobić, kiedy w szpitalach zostaną przywrócone tak naprawdę prawdziwe stołówki i kuchnie, kiedy będą normalne, nie catering do szpitala, tylko powinna być kuchnia, która powinna po pierwsze skupować regionalne produkty od polskich z produkcji i to powinno być kontrolowane. To jest jedna rzecz. Jak to się w ogóle dzieje, że cały czas mówimy, że butelki w plastikowe są z mikroplastikiem? To też odnosi się do lekarzy i etyki lekarskiej. Jeżeli widzimy w szpitalach, po pierwsze, jakieś tam batoniki, Seven Daysy, cuda, niewida, Coca-Cola, proszę Państwa, w szpitalu i to rodzice przynoszą, tak, w plastikowych opakowaniach, bo to jest tylko i wyłącznie dostępne w sklepikach szpitalnych. Nie dostaniecie wody mineralnej. Dzisiaj kupiłem wodę mineralną w Żabce, proszę Państwa, w butelce szklanej, ponieważ tak mi się pić chciało, że musiałem w końcu zajść i w Żabce kupiłem wodę mineralną w Jeleniej Górze. Wyobraźcie sobie za 5,99 butelkę 0,7.
Ta kosztuje niemiecka, proszę Państwa, wychodzi 60 groszy, a ta kosztowała 5,99 i najlepsze było, jeszcze była importowana z Italii, bo nie ma polskiej wody mineralnej. I tak wygląda rzeczywistość w kwestii leczenia szpitalnego dzieciaku. Dostępność do syropu fruktozowo-glukozowego, do soi w tych wszystkich tych. Do tego jeszcze, proszę Państwa, warzywa i owoce, wszystko strute. Cateringowe żarcie na katastrofalnym poziomie. Jeszcze o wątpliwej jakości, możliwe z glifosatem. Czas najwyższy, żeby zacząć, proszę Państwa, w Polsce dyskusję. Co trzeba zmienić? Jak należałoby to zmienić? Nie da rady tego zmienić bez budżetu na rolnictwo. Nie da rady bez ratowania polskiego rolnictwa, ale jednocześnie trzeba wziąć tych rolników za mordę i, proszę Państwa, dać im zarobić, ale ich kontrolować. I kontrolować. To nie jest tak, jak Państwo mówicie, że rolnicy trują. Nie, nie, nie. To nie jest tak do końca. Budżet na rolnictwo, proszę Państwa, to 9 miliardów, na służbę 160 miliardów. Jeżeli nie będziemy mieli kontroli Agencji Bezpieczeństwa, tak jak już powtarzam, jak mantrę, i nie będzie to kontrolowane, to będzie, proszę Państwa, będą jogurty z karagenem, będą owoce, jogurty z owocami, które mają pestycydy i tam na nich właśnie, proszę Państwa, warzywach czy owocach robi się dzieciom jogurty. Będzie z jednej strony trucie, więc wpierw podajemy chemię, skarmiamy ludzi tą chemią, dostają ludzie potężne ilości. To nie jest jeden raport, bo są trzy raporty w bardzo krótkim czasie, w odstępach, powiedzmy, rocznych, które obrazują kłamstwo ministra Ardanowskiego, pana Konopki, głównego inspektora sanitarnego i ministra Szumowskiego, jako ministra zdrowia. Przecież oni na konferencji w zeszłym roku mówili, że polska żywność jest bardzo zdrowa, bardzo jest bezpieczna. Mamy trzy raporty NIK-owskie mówiące o katastrofalnym stanie polskiej żywności. Tylko trzeba byłoby też jeszcze się odnieść do jednej kwestii. Czy ta żywność jest w 100% polska, czy pochodząca z importu? Jak jest kontrolowana? Czy służby państwa odpowiedzialne za pewne kontrole funkcjonują i za co my jako obywatele, konsumenci płacimy? Proszę Państwa, strona rządowa z Facebookiem nawet blokuje możliwość zrzutki ukazywania się, ponieważ zaczęła zrzutka się bardzo dobrze pokazywać gdzieś tam u ludzi, zaczęli ludzie na to wpłacać, na przebadanie ludzi. Ja sprawdziłem dzisiaj, do paru osób wysłałem, wyobraźcie sobie, że ludzie nawet tej zrzutki niektórzy nie widzą albo nie dostają informacji o zrzutce, więc nie mogą mieć świadomości, że coś takiego działa, że jest coś robione. Strona rządowa wraz z Facebookiem blokuje informacje, proszę Państwa, na temat kwestii związanych z glifosatem. System wyłapuje te informacje i nie pozwala ich przesyłać. Albo zakłada na to blokady. Więc bardzo bym Was prosił, jeżeli możecie na WhatsApp, w Messengera, gdzieś przesyłajcie to informację o zrzutce.pl, żeby ona docierała do naszych znajomych. Naprawdę chcemy zebrać te pieniądze, żeby przebadać dzieci. Już we wtorek, poniedziałek, wtorek trenerzy dzwonili, dzieciaki wracają z obozów, jedni przyjadą do nas na obóz. Dzwoni do mnie matka 7-letniego dziecka, która ma raka podczaszkowego z porażeniem twarzowym. Będziemy ją badać z Polkowic. Z tych pieniędzy właśnie chcemy zrobić i pokazać, że ludzie, którzy już chorują na raka, mają w sobie glifosat i tego się nie poszukuje jako związku przyczynowo-skutkowego, odpowiedzialnego. Lekarze onkologii dziecięcej, onkologii zwykłej u starszych,
czy neurologii, czy kardiologii nie poszukują, proszę Państwa, związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy pestycydami, struciem organizmu, pestycydami, zarówno metalami ciężkimi i glifosatem. To nie tylko glifosat jest problemem naszym społecznym. To nadmierna ilość, proszę Państwa, pestycydów, tych metali ciężkich. W przypadku KGHM-u Polska Miedź, który jest odpowiedzialny, i Fundacja Polska Miedź powinna wypłacić dziesiątki miliardów złotych odszkodowań w Zagłębiu Miedziowym za strucie, proszę Państwa, Polaków arsenem, ołowiem, kobaltem i innymi rzeczami. To skraca życie, do tego jeszcze ta żywność katastrofalna z glifosatem. Nie dziwcie się, że my chorujemy. Dlatego, Panie Prezydencie Duda, krótkie pytanie do Pana i do Pana Trzaskowskiego. I udostępniajcie to, przyślemy to do Kancelarii Prezydenta dzisiaj, linki, żebyśmy ze wszędzie to do pisowców dotarło, bo pani przecież Witek próbowała dzisiaj to zagłuszyć, nie chce rozmawiać, żaden polityk na ten temat nie chce rozmawiać, żaden kandydat na prezydenta nie chce rozmawiać o katastrofalnej sytuacji polskiego rolnictwa, a w szczególności o tej sytuacji, o której tutaj mówię. Panowie, moi drodzy, kiedy będzie Agencja Bezpieczeństwa Żywności, kiedy weźmiecie korporacje te zagraniczne za mordę, kiedy parówka będzie parówką prawdziwą, nie stuczu nakładczego, tylko z prawdziwej polskiej świny, nie nafaszerowanej, bo przecież tak szkodliwej jakości jest to mięso, że po prostu oni muszą tyle walić, żeby w ogóle można było zrobić syrkę czy wędlinę, żeby to w ogóle jakoś smakowo było. To w ogóle jest wszystko na jedną kopytę. Na jedno kopyto, jakbyście widzieli, jak wygląda maszyna do produkcji kiełbasy krakowskiej, żywieckiej czy innej o określonej średnicy, to jest ta sama, proszę Państwa, ten sam surowiec, który idzie z maszyny, tylko inne igły idą z innymi substancjami konserwującymi i zarówno innymi smakowymi. To jest to samo miejsce, niczym się nie różni, tylko po prostu ilością naszczyknięcia i wrzucenia w to związków chemicznych, które wy konsumujecie później w szpitalu, a w szpitalu dalej dostajemy takie jedzenie. Więc panowie, Agencja Bezpieczeństwa Żywności, budżet na polskie rolnictwo na poziomie co najmniej 1-2% PKB, a jak nie 1,4%. Wy złodzieje rządowe, pisowskie, oddajcie rolnikom 55 miliardów, które żeście zabrali, bo dzisiaj polskie rolnictwo umiera i polski rolnik nie musiałby stosować glifosatu. Politykę kredytową, miałby pieniądze, ceny rekomendowane i ochrony rynku, a konsument byłby zdrowy. Nie pchajmy w dupę pieniędzy, panowie kandydaci na prezydenta, żebyście zrozumieli, co do was mówię. Jeżeli nie zrozumiecie, to się po prostu do niczego nie nadajecie. W ogóle uważam, że się nie nadajecie, ale powinniście chociaż zwrócić uwagę na podstawowe rzeczy. Więc my nie chcemy pchać pieniędzy w dupę Big Farmie, i na wydawać 50 tysięcy na dzisiaj to, co robi Bustowski, robi zrzutkę, lata, wozi, proszę Państwa, pudełeczka z małych dzieci do laboratorium, żeby sprawdzić, to dzisiaj powinien rząd robić, to dzisiaj powinna robić to diagnostyka, to dzisiaj telewizja powinna o tym informować, a nie Bustowski powinien być od tego, żeby śledzić i prowadzić prywatne śledztwo i zwracać uwagę rodzicom, że za chwilę ich pociechy wylądują na cmentarzu, a wy nie dożyjecie 66, a pociechy 30. Przy takiej oni rzecz niedopuszczalna. Zobaczcie sobie, jak wygląda stołówka, proszę Państwa, i pożywienie w szpitalu w Japonii, porównajcie z naszym, więc jak mamy być zdrowi, mają być wyleczone dzieci, kiedy dzieciom się przynosi owoce i warzywa z pestycydami, dostają kotlecik schabowy z pestycydami, ziemniaczki dostają z glifosatem, dostają zupkę z glifosatem, proszę Państwa, no i do tego jeszcze szereg innych rzeczy. Panie Prezydencie Duda, Pan jest przez te 5 lat odpowiedzialny za stan zdrowia polskich dzieci. To Pan właśnie w strategii zrównoważonego rozwoju Mateusza Morawieckiego, Beaty Szydło, zapisaliście, idąc do wyboru, Agencję Bezpieczeństwa Żywności. Nic nie zrealizowaliście, zarzucając jednocześnie Platformie Obywatelskiej. Dzisiaj ani Platforma Obywatelska, ani PiS
I ja największe moje marzenie było, żeby te dwie, co najmniej te dwie partie, zniknęły, bo PSL już sam się zaorał, 2-6% poparcia pokazuje, że ta partia jest zaorana, lewica ledwo też dyszy, zaorana, a te dwie partie, to jest moje marzenie, żebyście zniknęły, żeby ci ludzie, którzy są wyborcami, zobaczyli, a przychodzą do szpitala i wyborcy PiSu, i Platformy, żebyście zobaczyli, jakie jakości dostajecie żywność. Raport NIK-owski pokazał. Dzieci w szpitalu dostają żywność z pestycydami. Dostają z glifosatem. Dostają, proszę Państwa, mięso potężnie zepsute, nie nadające się z rezerw materiałowych, parówki, które się nie nadają do żywności. Więc jak Wy chcecie ludzi leczyć w szpitala? Szpital Matki Polki, szpital w Warszawie, szpitale tutaj w Jeleniej Górze, czy w całej Polsce, ten stan rzeczy żywności jest po prostu katastrofalny. Tona glifosatu, tona pestycydów, ale to pamiętajcie, nie jest tylko i wyłącznie w 100% od polskich rolników. Nie zarzucajcie rolnikom, że to robią do końca polscy rolnicy. To wszystko jest z importu. Ogórki, to grupy producentkie tu importują pomidory i inne rzeczy. I mam nadzieję, że Agrounia w końcu zrozumie, że powinni mówić o Agencji Bezpieczeństwa Żywności, a nie latać od marketu do marketu i z ziemniaczkiem pokazywać, jak to wygląda. Zresztą ja chętnie bardzo, powiem szczerze, prezesa Agrounii te warzywa przebadałbym na metale ciężkie, na pozostałości pestycydów, i byśmy zobaczyli, jak naprawdę prezes Agrounii uprawia kapustę i ziemniaki. Notabene jedzą konsumenci. Więc troszkę też etyki, troszkę państwa, to rola państwa, stworzyć takie warunki, stworzyć takie przepisy, a wystarczy bardzo prostą rzecz. Ja Wam podpowiem. Kandydaci na prezydenta. I panu Trzaskowskiemu, i panu Duzie. Przywróćcie tylko normy, te, które pilnowali komuniści. A zamiast, proszę Państwa, kary śmierci, zatrucie, zamieńcie to w przepisach ustawy karnej, zatrucie, dożywotnie więzienie i będą się tak bali, i zabieranie majątków, konfiskata majątku, i nikt w Polsce nie będzie truł. I będą nasze normy polskie korelować z przepisami Unii Europejskiej, tak jak duńskie. Więc wysyłam ten filmik do pana Andrzeja Dudy, do sztabu i do pana Trzaskowskiego i pytam, jak długo będziecie pozwalali jako partie polityczne, jako ludzie, którzy tworzą legislację prawną, będziecie pozwalali truć polskich obywateli, polskich konsumentów, i zwłaszcza polskich, proszę Państwa, polskich pacjentów, jakimi są małe dzieci na różnych oddziałach, a są trute jeszcze na dodatek w szpitalu, bo nawet kiedyś były normy szpitalne na marchewkę, a dzisiaj nawet nikt tego nie bada, proszę Państwa, nikt w szpitalu nie bada marchewki pod kątem azotynów i azotanów, a była norma szpitalna i nie miała możliwości, żeby za komuny była inna, proszę Państwa, marchewka, która by nie spełniała tych norm na oddziałach dziecięcych. Pozdrawiam, spokojnej nocy i zastanawiajcie się, zanim podpiszecie, zanim wydacie krzyżyk na ten, na kogo głosujecie, co oni obiecują, nie pchajmy pieniędzy. 50 tysięcy jedna chemioterapia kosztuje. Ile można 50 tysięcy przebadać dzieci w klubach sportowych? To pytanie do pana prezydenta Andrzeja Dudy. To pytanie do pana Rafała Trzaskowskiego. To do sztabów wyborczych. Do pana ministra Szumowskiego. Do ministra pana Krzysztofa Ardanowskiego. Na temat odpowiedzialnego za polskie rolnictwo, to do ministra, do głównego inspektora sanitarnego, który jest odpowiedzialny za kontrolę jakości norm bezpiecznej żywności. Jak widzimy, jest niewydolny, powinien zostać odwołany pan Pinkas.
a powinien zresztą postawiony być przed prokuraturą. Pan Konopka, który, jak widzimy, nadzoruje weterynarię niewydolną po prostu, nie mającą pieniędzy na cokolwiek. Więc to wszystko zależy od narodu. Naród sobie na to pozwolił, to naród ma po prostu to, co chciał. Chcieliście mieć. Te igrzyska odbywają się kosztem waszego zdrowia, więc Japonia jest przykładem. Zobaczcie, jak wygląda posiłek szpitalny w Japonii, a jak wygląda w kraju polskiej demokracji i katastrofalnego stanu rzeczy. Pozdrawiam, spokojnej nocy, trzymajcie się i bardzo dziękuję za zrzutkę. Udostępniajcie w messengerach swoich, na WhatsApp, udostępniajcie to. Każda złotówka jest bardzo ważna, dlatego że chcemy przebadać jak największą ilość dzieci. Ta akcja się naprawdę bardzo dużym echem dzisiaj po artykułach prasowych odbiła w Jeleniej Górze, więc dzwonią matki też, dzieci, których tam powiedzmy nie stać, i się pytają, czy mogłyby skorzystać, jeżeli będzie nadwyżka, jeżeli nie będzie dzieci z klubów z klubów sportowych, to naturalnie na tyle i nam pozwolą środki. Będziemy badali te dzieci pod kątem glifosatu. I konferencja prasowa za 2 tygodnie, jak spłyną wszystkie wyniki, zrobimy, proszę Państwa, konferencję prasową. Poinformujemy media w Polsce, media za granicą. Będzie wersja w języku angielskim, będzie wersja w języku niemieckim. Wyniki badań zostaną przesłane i pisma przesłane zostaną do Komisji Europejskiej do spraw bezpieczeństwa żywnościowego, do tych instytucji, które powinny w Komisji Europejskiej też nadzorować. Ten problem nie dotyczy tylko Polski, dotyczy całej Europy, więc my będziemy prekursorem w całej Europie właśnie walki o zdrowie konsumentów. I o rolnictwo, prawdziwe rolnictwo, w którym będzie produkcja zdrowej żywności. Pozdrawiam serdecznie, spokojnej nocy, trzymajcie się i dziękuję za te wpłaty, które żeście zrobili do tej pory. Każda złotówka, zobaczycie, pójdzie na wypłatę. Każda ilość wyników, zresztą będzie konferencja, będziecie widzieli, bo będą rodzice, będą rodziny. Ja jestem przekonany, że problem będzie. Tylko teraz skala tego problemu, jaka będzie, jaka wielkość będzie tych wyników. No zobaczymy, musimy popatrzeć na wyniki badań. Pozdrawiam, spokojnej nocy jeszcze raz. Trzymajcie się.